Siemaneczko, witam wszystkich w Let's Play Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Przypominam, że ostatnio udało nam się razem z Zoltanem przekroczyć mgłę i dotarliśmy do miasta przeciwników, czyli buntowników, całych tych krasnoludów, elfów i chłopów dowodzonych przez Saskię. Wiemy też na pewno, że Jorvet ma tą włócznię Jahona, Saskia ma ten miecz, a Sztandar jest w grobowcu. Teraz pytanie, co my chcemy zrobić tak w zasadzie? Czekajcie. Rozejrzeć się po tym mieście, czy co? Masz coś jeszcze ciekawego do powiedzenia? Postaraj się załatwić swoje sprawy, zanim będą z tego problemy. Spoko, spoko. Hej, hej. O, hej, hej. Dobra, rozejrzyjmy się standardowo po mieście. Jest to nowa miejscówka, więc podejrzewam, że będą jakieś płyściki. Albo coś w tym stylu. Poparcie boków, jak twierdzi? O, przeklętnik! Uważaj na siebie. Okej, okay, okej, okay, będę uważał, dobra. Macie coś ciekawego w domkach, bo chciałbym was okraść. Standardowo. Oczywiście nie bierzcie tego do siebie. O, zaraz. To jak najbardziej. Ty kochana, nie chcesz nic nam powiedzieć, no to wychodzimy stąd. Wyłazimy Geralt. Zobaczmy, co jest. Późno się już zrobiło. O, bo... No dobra, to niech już będzie o cyckach. Okej. Okay. Nie wiem, co wy tam wyprawiacie, ale uważajcie z tym. No, co my tu mamy? Dratka mnie nie interesuje. Ani błąd to chętnie. Oren, dobra, to wszystko. A jednak opłacało się zajrzeć. Zawsze tam parę orenów do przodu. Nigdy nie wiadomo, kiedy nam się to przyda. Uważaj na siebie. A wam jak się widzi, świętobliwy mężu? Mnich. Pani Saskia ma poparcie bogów, jak twierdzi? Może nie możemy z nią pogadać. Dobra, ale chodźmy w takim razie w tą stronę. No to się nam Vergen rozrosło, co? Oj tam, oj tam. oj tam. Wiedźmin krasnolud. To by było coś. O, pewnie tak. A wokół ruchasz miło! Nie, ja nie chciałam. O, jeszcze jeden przyjezdny! Skąd przyjechałeś? Czekaj, nie mów, niech zgadnę. A, proszę bardzo. Z Temerii. Miałam to na końcu języka. Okej. Więc co cię sprowadza do Vergen? Zaczekaj, zgadnę. Interesy. Tak myślałam, a zajmujesz się... Jestem wiedźminem. No proszę, rzadko widujemy tutaj wiedźminów. Coś takiego. A właściwie co robią wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. No. A ja akurat mam problem z chłopakiem. Znalazłaś jego wnętrzności rozwleczone na ganku, a głowę kilka kroków dalej, bo ja zajmuję się takimi problemami. Okej, dobra, pohandlujmy, panienko. A co ty tam masz w ogóle? O, nie masz nic, w zasadzie kompletnie nic. Super. Ja myślałem, że choć jakiegoś questa będziesz miała ciekawego. Ale się Geralt uparł na tą skrzynię, co? Dobra, nic więcej z nią nie ma. Jakby tam było chociaż coś ciekawego. A z nią pogadamy? Raczej nie. Okej. Ludzie są jedni. Dzielnica kupiecka. Myślałem, że mam w piwnicy bazyliska, a to moja stara po węgiel zeszła. Uszanowane śpieszy. Okej. Dobra. Nie wysyła jej po węgiel. Wiedźmin krasnolud. To by było coś. Już słyszeliśmy. Pozdrawiam wszystko. Fajny kucyk. No, dzięki. Teraz pytanie, mo iść prosto czy na górę schodami? No, zobaczmy. Aha. Dobra, to już się wyjaśniło w zasadzie. Cześć, majster! Mamy iść. A wokół ruchasz miło! Że mamy iść schodami, no okej. Ale to może pójdę sobie tędy? Chcę to dokładnie sprawdzić, bo może tu są coś jakieś poukrywane. Fajny kucyk! Albo i nie. Nigdy nie wiadomo. Że jakiś kuferek?
Okej, ale w ogóle brama bardzo solidnie zrobiona, naprawdę. Kurczę, żeby przebić się do tego miasta tą bramą, no... Hensel by musiał się naprawdę postarać. Tutaj jest dobrze ufortyfikowana. Porządnie strzeżona. Ja nie wiem, czy by dał radę. Może jakby tam są wszystkich żołnierzy. Że tekstur jeszcze się doczytuję. Dobra, co my tutaj mamy? Kurczę. Może chodźmy do tej chatki? Może będzie mniej coś ciekawego albo ktoś? Może chociaż jakieś fajne rzeczy będą, co? O, rudę żelazo? Możemy wziąć rudę żelazo, chociaż nie wiem. Ciężka jest. Ale może się przydać. W trudnych sytuacjach. Dobra, nic więcej tutaj nie ma. No to średnio. Teraz pytanie, w którą stronę iść? A to nas przeniesie do tej części miasta. Tak, przy czym stąd to jednak pozwolę tutaj sobie pójść do tej. Ta jest mniejsza. Widzę, że to takie bardziej kurcze. Powiedziałbym slumsy tutaj. No, zabite dechami. W ogóle ktoś tutaj jest? Paskudnie to wygląda. Trochę te domki mi przypominają te domki z Gothica w starym obozie. Naprawdę, bardzo podobne są. Czy ktoś tu do cholery jest w tej chatce? Co ktoś jest? Alfiski. O, krasnoludki topór. Weźmy to wszystko pod lucik. Ja wiem, że teraz może głupoty popełnią, ale... Zastanawia mnie fiski. Wszystko trzeba będzie sprzedać. Dopóki jesteśmy w mieście, to czemu by nie? Dobra, zanim zejdziemy na dół, sprawdźmy tą chatkę. Tak w ogóle. Czy coś w niej ciekawego jest? Aha. Jest tutaj sporo. Sporo rzeczy. Ale czy przydatnych, to już bym nie powiedział, tak szczerze mówiąc. O, Geralt, przełaż. O, tu są kłody drewna, to mnie nie interesuje. Skórka też nie. O, w sumie też nie. Czyli tak w zasadzie nie bardzo. O, nawet orenów nie ma, no szkoda. Myślałem, że parę orenów tutaj znajdziemy. Ale niestety... Czy to jest to tajne przejście, o którym mówił nam ten krasnolud? Tak, dokładnie. A czy ja tam chcę iść? No nie powiedziałbym jeszcze. Ale wiem, gdzie to jest w razie czego. Dobra, a to zejście? A to zejście zaprowadziło nas... A tutaj. Aha, czyli to jest ślepy zaułek, tak? Aha, czyli... Dobra, to w sumie dobrze. To nic nie było, nie. No to dobra, wychodzimy. Wychodzimy, ale jest taki problem, że ja się nie przedostanę do tamtej części miasta. Czy ja muszę iść tamtym ukrytym przejściem? W ogóle... Nie, to ukryte przejście prowadzi mnie tam. Ja chcę się dostać tutaj. Interesujące, co mówi nam dzienniczek? Muszę mieć jeszcze do takie, zaszukać na... Dobra. Zobaczę się do katalogu ukrytych sztandar. Aha, dobra. Szukaj wejście do katakumb. Dobra, szukaj wejście do katakumb. Ten sztandar by mnie chyba interesował w pierwszej kolejności, więc zaraz się tym zajmiemy. Ale ciekawi mnie to, i w ogóle jeszcze sprzedamy tą broń. Tutaj gdzieś jeszcze był jakiś stojaczek z bronią, prawda? A, jest jeszcze. Jak już tu jesteśmy, to sprzedajmy po prostu wszystko. Mam nadzieję, że tobie mogę to sprzedać. W ogóle chyba cena jakaś się specjalnie nie różni, co? A, tak myślałem. O, krasnoludzki młot, taki ma rozmach. Topór tak samo. Ale wszystko pod lucik.
elegancko, dobra, no i zawsze tam parę orenów wpadło. Okej, ale tą bramą się nie przedostałem, tak? I pewnie tamtymi katakumbami bym musiał albo coś. Ale dobra, nie to nie. W takim razie zajmiemy się teraz sztandarem. Poszukajmy wreszcie do katakumb i ukryjmy mi sztandar. Postaram się. O, tak szczerze mówiąc troszkę daleko. Troszkę daleko te katakumby, no ale dobra. Nie mamy w sumie innego wyjścia. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy ktoś tutaj nowy się pojawił, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Ta miejscówka kojarzy mi się, że jest związana z jakimś questem, ale to... Cóż, później. Ale zajmijmy się tym sztandarem. O, tutaj po drodze powinniśmy spotkać jeszcze patrol elfów. Może oni nam coś jeszcze ciekawego powiedzą? Chociaż wątpię, bo raczej nie są przyjaźnie nastawieni do nas. No, ale wszystko się okaże. No, come on, doczytywanie terenu, no ja wiem. Mam nadzieję, że sobie poradzimy w tych katakumbach. Ja się tam czasami nie wybrałem z motyką na słońce. Co tam, panowie? Mogę o coś z wami pogadać? Czy tak jesteście nastawieni do mnie raczej średnio? To jest jakiś buścik, więc go chętnie wezmę do Arda. Chyba tak średnio jesteście nastawieni do mnie. To w ogóle jakaś krew jest. Dobra, to jest pytanie tylko... Żeby znaleźć tak w miarę sensowną drogę. Nie chciałbym tutaj za bardzo zginąć. Ale tak nie bardzo widzę tą drogę. Może tutaj rozgałęzienie? A to gdzie nas zaprowadzi? Ja wiem, że to w przeciwną stronę, ale... Ale gdzie nas to prowadzi? To kompletnie w inną stronę. To jest taki problem, że nie wiem, jak się przedostać w tamtą stronę, w kierunku sztandaru. Okej, to jest trochę niepokojące. Coś czuję, że tu pewnie jakiegoś trolla spotkamy. Ale weź wszystko tak. A co to za chatka? Jakaś rybaka? Ktoś tutaj mieszka? Wiedźmin! Miałbym robotę! O kurwa, co tu się dzieje? O co chodzi? Mówiłeś coś o jakimś zleceniu. Istotnie. No. Coś w sam raz dla ciebie. Znam kolekcjonera w Wengerbergu. Dobrze płaci za różne ciekawostki związane z potworami. Jad krabopająków, serce nekerów? Da się zrobić. Pióra harpi. Rozumiem. Czemu akurat pióra? Nie wnikałem. Takie zamówienie już... Zainteresowany? O jakiej sumie rozmawiamy? Może umówmy się tak, że przyniesiesz mi pęczek ładnych piór na próbę, ja ci zapłacę, a jak będziesz zadowolony, to pogadamy. Pęk mu nie wystarczy? Później będziesz chciał jeszcze więcej? Raczej tak. To co? Nie mogę niczego obiecać, mam ważniejsze sprawy. Ale czemu nie? Czemu nie? Dobra, akurat jesteśmy w takiej sytuacji, że te całe harpie to są tutaj w okolicy, bo takie tereny mi bardziej pasują pod... A w sumie może ja mam już te pióra, czy nie? Agendy droga wiedzie. Raczej nie mam. Okej. Dobra, to też trzeba tylko poczekać na harpie. Dokładnie, witam. Witam. Dobra, harpie nie stanęło żadnego problemu. Niech przylatują, tylko pióra nazbieramy, Geralt. Okej, świetnie. Dobra, teraz dawajcie wszystko, co tam macie. Jest pióra, pięknie. Szpon, tak. O, trofeum z harpi też. Reszta mnie nie interesuje. Ktoś śmieci nie będę zbierał, bo się bardzo szybciutko przeciążę.
Wszystkie? Się wydawało, że 4 zabiłem. No to dziwne. Dobra, ale co daje nam trofeum z Harpy, tak by the way? Zbroja plus... Ojej, nic ciekawego. Dobra, kolejne harpy tutaj przyjdą do mnie. Hello? Zapraszam tutaj. Chodźcie tutaj, śmiało. Jest nas mało. One tam dołem będą wlatywać, to już tam podejdę do was. Drogie harpie. Trochę twardziejsza jesteś. Podoba mi się to, ale... Odsuńmy się troszeczkę. No, znowu ty. Okej, spoko. I druga. Ciekawe, czy ona też ma te kurcze takie. Nie, dobra, dawaj, dawaj, jeszcze 4. Pięciutkie są, nie robią zmasowanych ataków. Tego są łatwe do pokonania. Znowu ty. Dobra, dobra, odsuńmy się. Nie mam już kłana, trzeba o tym pamiętać. No, może by... Może są mało wytrzymałe, ale obrażenia mogą walić sporo i wolę tego nie sprawdzać tak na razie. Tak, to są bardzo niczy. Come on, Geralt. To jest twarde dosyć dziadostwo, ale... Poradziliśmy sobie ze wszystkim. No i co takiego ciekawego... A, też masz piórka. Ślina harpy. Chętnie to wezmę. Okej, ślina w sumie też może się przydać. O, tutaj wszystko sobie wezmę. Pięknie. Okej. To też elegancko. Może się, że może on będzie też chciał, nie wiem, na przykład szpony harpy albo ślinę. Kto wie, już będziemy mieli uzbieraną. Jeszcze nie uzbierałem 12 sztuk? Dziwne. Bardzo dziwne. Dobra. Czy ja tu nie przegapiłem nic? Chyba... A ja tutaj przegapiłem. Ale chyba już nie. Dobra. Nie uzbierałem jeszcze 12 sztuk? Serio? Wydawało mi się, że uzbierałem. Gdzie są te... pióra? Kurwa, mam już 27 piór, no panie. Ja idę mu to odnieść. Mam nadzieję, że scena będzie sowita. I w ogóle przydałoby się tam zejść na dół do tego kanionu i sprawdzić, co tam jest. Czy jest tam coś ciekawego. Jak już tutaj jesteśmy. W ogóle w fajnym miejscu sobie postawił chatkę, no nie ma co. Nie ma co, dobra. Gdzie ty jesteś? Mam pióra. Świetnie. Mm-hmm. Doskonała jakość. O to chodziło. Płacę za każdą sztukę. Ile? Przynieś jeszcze więcej piór, jeśli chcesz zarobić. Coraz trudniej o harpie w okolicy. Nie rozumiem. Zwyczajnie, ceny idą w górę. Jak bardzo? Jeśli bardzo zapłacisz tak ze 2-3 razy więcej, to jesteśmy ugadani. Chyba żartujesz. Nie dam tyle. Może ci się uda coś wyskrobać. Mówiłeś, że to zadanie dla Wiedźmina. Albo godzisz się na moje stawki, albo szukaj sobie innego specjalisty od harpy. A, niech ci będzie. Zapłacę więcej. Okej. 60 piór. Dobra. Powiedz mi, ile zyskaliśmy? Oj, niedużo. Wcale niedużo. Tak coś, chyba że on później. Nie no. Mamy 15 piór. Ale za dużo nam nie zapłacił za te 12 sztuk, tak szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że teraz udało nam się podbić stawkę, więc może więcej będzie płacił. Miejmy taką nadzieję. Co? Ja już myślałem, że tutaj jakieś piórko zostało. Okej, no 60 piór znów będzie... Medalion. Nie będzie wcale tak łatwo. Bo to sporo, a tutaj już harpy tak... Średnio je tutaj widzę. Więc zobaczymy, jak to się
potoczy. O kurwa. Łosie, czy to się wystraszyło troszeczkę. Tylko dwie, cztery pióra. Słabo. Przychodzi się z koleżankami, co? Jednak, o właśnie, no o tym mi chodziło, kolejne dwie. Razem jest 8. No i to jest już fajne. O. Dobra, pięknie. No wiesz, Geralt, nie ma, kurwa, nie ma co. Jajo Harpy. No to ciekawe. Dobra. Kolejne jajo. Mam nadzieję, że się za bardzo tym nie obciążę. Okej. Okay. Dobra, atrofon będzie pod lucik, czemu by nie? Okej, okay. Tak są jakieś harpie? Medalion, może zasejwujmy, co? Tutaj się stało, stało się tutaj coś poważnego. Mamy buścik. Tutaj są jakieś ruiny, których zapewne chyba nie otworzymy, co? No właśnie, potrzebuję klucza. Tak też myślałem. A tutaj możemy podejść na górę. I co my tutaj znajdziemy? Środowisko harpi. Potrzebuję klucza, kurwa. To kiepsko. Kiepsko. Ale gdzie ten klucz mogę zdobyć w takim razie? Czy ja go gdzieś... A, zaraz. A kogo my tutaj mamy? Wymerski oficerski, ciężkie spodnie. Weźmy wszystko. Magia. Lub niebezpieczeństwo. Głaz jest podejrzany. Tylko jeden. Jakbym go tak potraktował Arden? Nie. Nic z tych rzeczy. To jest jakaś zagadka. O, co to było? A tutaj? Nie, to nic ciekawego. Mamy jeden podejrzany kamień. Do czego on może tutaj służyć? A tutaj medalion jest drugi. Drży. Ten jest inny. Ok, mamy dwa podejrzane kamienie. A co w związku z tym? Czy ja mogę tu wejść? Tutaj też jest jakieś gniazdo harpi. A chyba nie mogę tu wejść. Kurczę. Chociaż? Tutaj mam tą skrzynię. Kurczę, ale potrzebuję klucza. Fuck. Jest problem. Dobra, mamy jednego gościa. Ale nic więcej tutaj nie widzę. I dwa podejrzane kamienie, na których są różne symbole. O co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Tutaj już nic więcej nie było. Chodźmy może pogadać z tym gościem. Może on coś będzie wiedział. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo szczerze mówiąc, to nie wiem, o co tu może chodzić. Kurczę, no jeśli teraz tego nie zrobimy, to wrócę tutaj później, tylko sprawdzę, jak to zrobić. I w ogóle skąd wziąć ten klucz i te kamienie, co oznaczają. Nie no, kurczę, dwa kamienie tam są. Chyba dwa, bo więcej nie wpadło mi w oko, ale może tam jeszcze jakiś być. Mam nadzieję, że ty mi powiesz coś ciekawego, chociaż wątpię w to. Może to jakaś pułapka? Agendy droga wiedzie. Co to jest to żółte? Jakiś kurwa malarz z ciebie? Picasso kurwa, czy kto? Ile mamy? Ale piórek 21, no to bardzo mało. Ale dobra, no sobie na razie to odpuścimy. O, i tak harpy muszą się zrespić, jak już. One się respią raczej, więc sobie to darujemy. Dopiero później tu wrócimy. Bo na razie nie mam zielonego pojęcia.
jak to dalej rozwiązać. Tutaj może coś ciekawego będzie, co? Mamy dalej krzyży. O, spoko, jakiś buścik. Grzybki mnie nie interesują. Okej. Tylko pytanie, czy ja chcę tutaj wchodzić. Czy to są jakieś właśnie, kurcze... Czy to nie są czasami jakieś... A, potrzebuję klucza. Jakieś przejście właśnie z miasta? Coś w tym stylu? Ale to... A nie, otwarte kluczem. A, to nie, to ja za to dziękuję, nie. To ja za to dziękuję, bo mnie to nie interesuje na razie, szczerze mówiąc, z Zoltanem. Raczej interesuje mnie bardziej katakumby teraz. Z Zoltanem później się zajmiemy. Mam nadzieję, że od miasta też się dostanę do tych katakumb, przynajmniej powinienem. Chyba tak, dam radę. A czy tutaj za tym ołtarzykiem coś jest? Oprócz grzybków? Nic ciekawego. No dobra, to spróbujemy przebić się w kierunku tych katakumb. Ale cały czas nie daje mi spokoju, co to może być? Będę to musiał wrócić, kurczę. No i tak jak uzbieram pióra, to wrócę do niego. Tam harpie jeszcze raczej spotkamy, a jak nie, to wrócimy tutaj, bo one się zrespią. Akurat na 100%. Dobra, teraz pytanie, bo my przyszliśmy tędy. Ale czy my się od razu cofamy w mgłę, czy damy radę tutaj przejść? Nie, raczej się cofniemy w mgłę, chociaż tutaj w prawo jakby odbił. No właśnie. Kurwa, to chyba była zła decyzja, bo nas przerzuci. Fuck. To była zła decyzja, bo to nie jest doczytywanie lokacji, tylko raczej, no właśnie, nie. Ale jesteś brzydki. Nie mam ochoty w ogóle z wami mieć nic wspólnego. Ja stąd spadam. Spadam stąd. Kurwa. Się musiałem wjebać. Dobra, walcie się na ryj. No, ja już nie chcę tutaj walczyć, no come on. No nie, kurwa, gdzie mnie to wyprowadziło? Chyba, że tutaj przez tą mgłę jest jakieś inne przejście, ty. To może? Kto to wie? Spadaj. No super, jeszcze nie mam arda ustawionego. Walcie się na ryj, frajerzy. Tu chciał się dostać na górę. Kurwa, nie wiem, czy się dobrze, że tutaj. Nie wiem, czy dobrze, że tutaj przyszedłem, tak szczerze mówiąc. Mi się źle kojarzy to miejsce, naprawdę. Chyba był błąd, że ja tutaj przychodziłem teraz. Mogę tu wejść jakoś na górę, nie? To jest, kurwa, już zje wychodzą. Kurwa, przerzuci mnie na drugą stronę, bo ja tu nie widzę innej opcji. Odpada. A, że tutaj jest coś ciekawego, co mnie zainteresuje. Nie chcę iść do obozu Henselta. Wiemy, z jakiego bojowisko. Wszyscy przeciwnicy respią się. A gdzie są ci, którzy walczyli z nimi do cholery, co? To jest jakaś droga. Mam nadzieję, że to nie będzie ślepy zaułek. A to nie jest czasami... Tak, że jestem pieprzony namiot z Henseltem. Kurwa. Nic tutaj ciekawego nie ma, dobra. Spadamy są. Widzę, że ich tutaj narespiło. Matka was więcej nie miała? Dobra, spadamy są. Już się powtarzam, mam nadzieję, że będę mógł wyjść stąd, ale w stronę Vergen, a nie w stronę... A, tutaj mnie nie było. W stronę obozu Henselta, no i tutaj już walczą ci, co się nie rzucają na nas. O, przynajmniej nie wszyscy. Zdychaj. Spokojnie, teraz, spokojnie.
zaprowadzi mnie to w... Nic. Nic mnie tu nie zaprowadzi, bo nic tutaj nie ma do cholery. Dobra, tu jest jakaś mgła. Wchodzimy przez tą mgłę. Dobra. Okej. Nie, to nie był zbyt mądry pomysł, żeby tam wchodzić. Coś mnie atakuje? Jak tutaj chyba sobie... Zakończymy ten odcinek. Kurwa, jak się dostać do tych katakumb? To jest problem. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Tutaj musi być jakaś droga. Nie, tutaj są tylko jakieś lasy pieprzone. Nic więcej tak naprawdę. No dobra, no to w tym odcinku to by było na tyle. Tu muszę poklinić troszkę, co to jest. On nas nigdzie nie prowadzi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Przynajmniej wybiliśmy sporo harpii. Zawsze coś. Oczywiście, jeśli wam się spodoba, to możecie coś również zalajkować mojego fanpage'a. Będzie mi bardzo miło. Z tego powodu tutaj jest jakaś droga. No, na dzisiaj to było na tyle. Więc trzymajcie się. Cześć.